Cześć! Z tej strony Katrina van der Morgan. Today I'm doing my first rapa! Z racji, że jest dzisiaj 31 lipca, chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej najukochańszej autorce, która wręcz ubarwiła moje dzieciństwo i ubarwiła moje życie. Wskazała mi właściwą drogę, jaką są książki. Chodzi oczywiście o autorkę cyklu o Harrym Potterze, J.K. Rowling, która obchodzi dzisiaj 49 urodziny. A przy okazji chciałam życzyć wszystkiego najlepszego Haremu, który również dzisiaj obchodził urodziny. Także nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Z tej strony Katrina van der Morgan, możecie do mnie mówić Kat, możecie do mnie mówić Katrina, jak sobie tam zażyczycie. Mnie jest naprawdę obojętnie, oby obyło się bez głupich wyzwisk, przezwisk i bluźnierstw. Reszta mi pasuje. Także biorę na tapetę miesiąc lipiec, ponieważ przed nami sierpień, nowy miesiąc, nowe książki, nowe liczenie, więc wypadałoby podsumować miesiąc zwany lipcem. W lipcu przeczytałam 10 książek, uważam, że jest to całkiem niezły wynik. Wakacje to taka pora roku, gdzie można znaleźć troszeczkę więcej czasu na czytanie, ale pomimo tego trzeba przecież jeść, trzeba spać, trzeba gdzieś z domu wyjść, tym bardziej, że jest ładna pogoda, tak jak dziś. Także uważam, że 10 książek to nie jest zły wynik. Mogło być lepiej, ale przecież mogłoby być gorzej, więc nie narzekajmy. Tak wygląda mój stosik książek, które przeczytałam w miesiącu lipcu. Pierwszą książką, jaką przeczytałam w lipcu, był dziennik Bridget Jones, Helen Fielding. Bridget Jones jest to raczej postać znana w popkulturze. Wiecznie zakompleksiona, nie mogąca znaleźć porządnego faceta, nie umiejąca gotować. Dla mnie jest to przezabawna historia na nudny wieczór. Ja bawiłam się z nią świetnie. I teraz następuje nieco zmiana klimatu, ponieważ następną książką, jaką przeczytałam w lipcu, jest Osobliwy dom pani Peregrine, autorstwa Ransoma Rixa. Jest to powieść dosyć dziwaczna, wypełniona przeróżnymi zdjęciami, które są podstawą całej książki. Muszę powiedzieć, że jest to nawet niezły thriller z elementami naprawdę grozy, ze świetnymi bohaterami. W przyszłym roku do kin wchodzi film o tym samym tytule. Reżyserem tego filmu jest Tim Burton, możecie go znać z takich filmów jak Edward Nożycoręki, Gnijąca Panna Młoda, Jeździec bez głowy, czy ostatnio Mroczne cienie, i prawie większość z udziałem Johnny'ego Deppa, którego ubóstwiam, jest on moim ulubionym aktorem, więc no wstyd byłoby tej książki nie przeczytać, tym bardziej, że ja lubię takie klimaty, gdzie dzieją się rzeczy naprawdę niewystępujące na co dzień w naszym świecie. Jest to powieść nie tylko dla młodzieży. Uważam, że dorośli także mogą po nią sięgnąć. Dodam jeszcze, że książka jest przefantastycznie wydana dzięki wydawnictwu Media Rodzina. W tym roku bodajże ma się ukazać jej druga część, czyli Hollow City. Mam nadzieję, że szybko dostanę ją w swoje ręce i będę mogła ją przeczytać. Już nie mogę się tego doczekać. I teraz następuje zmiana klimatu, ponieważ od powieści grozy idziemy do typowego love story. Czyli do książki Jennifer E. Smith, Tak wygląda szczęście. Książka ta opowiada o 17-letniej Ellie O'Neill, o tym, jak dostaje maila od nieznanego dla niej nadawcy. I od tej pory zaczynają Ellie i tajemniczy adresat zaczynają wymieniać ze sobą te maile, zaczynają korespondować ze sobą i w ten sposób rodzi się między nimi więź. W samym czasie do miasteczka, w którym mieszka Ellie, przyjeżdża ekipa filmowa wraz z największą obecnie gwiazdą Hollywood, Grahamem Larkinem, który jest idolem nastolatek. Ellie nie jest zachwycona ową sytuacją, nie lubi tego typu spędów, nie lubi chaosu. Nie lubi też Grahama Larkina, którego, jak już powiedziałam, ubóstwiają miliony nastolatek, które krzyczą za każdym razem, gdy tylko się pojawi. No, ale dziewczyna musi się z tym pogodzić. Jak potoczą się jej losy, zachęcam was do lektury. Jest to naprawdę miła książka, przez którą po prostu się płynie bez zatrzymania. Ja ją przeczytałam w jeden wieczór, wcale tego nie żałuję. Jest naprawdę świetna, styl autorki jest lekki. I właśnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda szczęście, wystarczy sięgnąć po tą książkę.
Następną książką, która jest zupełnie różna od tych, które Wam tutaj pokazałam, jest Tajemnica Nostradamusa autorstwa Judith Merkel Riley. Jest to powieść z elementami historycznymi, oczywiście związana z postacią Nostradamusa, który, jak zapewne wiecie, przepowiadał przyszłość. Cała historia dzieje się na dworze Henryka II, czyli w XVI-wiecznej Francji. Szczerze powiedziawszy, nie sięgnęłabym po tą książkę zbyt szybko, ale uwielbiam oglądać seriale zagraniczne i jestem na etapie oglądania serialu Rain. To jest też fajna powieść historyczna, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, bo wiem, że dużo osób boi się takich książek, ale uważam, że warto je czytać. Jest tutaj dużo prawdy historycznej Henrykiem II i właśnie Katarzyną Medycyjską. Jeżeli interesujecie się chociaż troszeczkę historią, ta pozycja jest zdecydowanie dla Was. Tym bardziej, że Nostradamus, jak już powiedziałam, w swoich czasach przepowiadał przyszłość. Książka jest opisana z perspektywy dziewczyny Sybilli, która ma zbyt duże stopy i pewnego dnia zaczynają się dziać wokół niej różne dziwne rzeczy. Oczywiście jej losy i losy Nostradamusa wkrótce się krzyżują. Jaki to ma wpływ na dalsze życie dziewczyny? Polecam tą książkę naprawdę. Tym bardziej, że Nostradamus jest postacią dosyć znaną i uważam, że zasługuje na zainteresowanie. Następną książką, jaką przeczytałam, jest Martwy dla świata autorstwa Charlaine Harris. Jest to czwarta część z cyklu o Suki Stackhouse. Możecie kojarzyć te książki poprzez serial stacji HBO Czysta krew. Muszę przyznać, że oglądałam ten serial z zapartym tchem, ale od 6 sezonu obecnie jest nadawany 7. Ta produkcja po prostu tak zjechała ze swoich torów, że aż żal po prostu oglądać, jak ten świetnie zrobiony serial, który oglądało się naprawdę z ciekawością, po prostu spadł już na najniższy szczebel. Dlatego też postanowiłam, że przeczytam książki, żeby wiedzieć, jak ta historia się kończy. Lubię Suki Stackhouse, perypetie głównych bohaterów. Uwielbiam oczywiście Erika. Pozostałych bohaterów uwielbiam cały Bone Temps, więc jakże mogłabym nie przeczytać. Postanowiłam, że na miesiąc będę czytała przynajmniej jedną część i w ten sposób kiedyś dobrnę do końca i dowiem się, jak ta historia się kończy. A teraz jedziemy w troszeczkę komercyjnym kierunku do książki, która została dosyć niedawno wydana na rynku wydawniczym. Pochodzi ona z gatunku, który ostatnio jest chyba jednym z najmodniejszych, czyli Paranormal Romance. Mowa tutaj o książce Urodzona o północy Sissy Hunter. Opowiada ona o Kylie Gallen, której umiera babcia, jej rodzice się rozwodzą, dlatego rzucił ją chłopak. Dziewczyna znajduje się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Zostaje wyprowadzona z imprezy przez policjantów i oskarżona, no wiadomo, jak imprezy nastolatków, szczególnie tych amerykańskich, kończą się w dzisiejszych czasach. Głośna muzyka, baniaki, piwa, no i oczywiście narkotyki. Dziewczyna jest niewinna, no ale cóż, nie ma tutaj wymówki żadnej. I zostaje wysłana przez swoją matkę na obóz, gdzie wszystko się dla niej zmienia. Poznaje oczywiście dwóch facetów. Jednym z nich jest Lukas, drugim jest Derek. Jak potoczą się ich losy, dowiecie się, sięgając po tę książkę. Dla mnie było to dosyć łatwe czytanie, dosyć szybkie i niezbyt zobowiązujące. Postać Kali jest nawet pozytywna, nie jest irytująca, można się z nią troszeczkę utożsamić, można się z nią zaprzyjaźnić. Dodam, że okładka jest prześliczna. Bardzo cieszę się, że wydawnictwo Firia zdecydowała się wydać tę serię. Wiem, że już jest drugi tom, mam nadzieję, że szybko uda mi się go dorwać i dowiedzieć się, co się stanie dalej, tym bardziej, że Derek i Lukas
No, jest w czym wybierać. Następną książką, jaką przeczytałam, jest Jutro 7. Jest to seria napisana przez Johna Martsena. Jest to już niestety ostatnia jej część, chociaż wiem, że są jeszcze kroniki Ellie, które już dzieją się po wojnie. Ellie Linton ma 17 lat. Jest to postać dosyć odważna, nie bojąca się konsekwencji, jest bezinteresowna. Jest to naprawdę dziewczyna z jajami. Uwielbiam czytać o jej losach, uwielbiam tą serię. Uważam, że każdy powinien ją przeczytać, tym bardziej, że została ona wydana jeszcze przed 2000 rokiem. Ta część jest bodajże z 1999 roku, więc jeszcze przed wybuchem Igrzysk Śmierci. Polecam ją każdemu. Naprawdę jest warta swojej uwagi, tym bardziej, że ostatnia część jest naprawdę trzymająca w napięciu. Polecam. Następna książka, jaką przeczytałam, i tutaj znowu troszeczkę inne klimaty niż poprzednio, jest to książka Troje Sary Lotz. I od razu powiem, że pierwszy raz spotykam się z książką, która jest cała czarna. Ona jest cała czarna i jest naprawdę jest świetnie wydana, ma super okładkę. Przyciągnęła moją uwagę właśnie ze względu na to, jak jest wydana. Myślę, że inaczej po nią bym nie sięgnęła. W dobie ostatnich wydarzeń, czyli katastrofy malezyjskiego Boeinga, no temat, który pojawiał się w każdej telewizji o każdej porze dnia i nocy, no jak dla mnie to jest straszne, co się stało. I akurat tego dnia dostałam paczkę, gdzie była ta książka. Książka, która no, jest dosyć inna niż wszystkie inne, które przeczytałam w tym miesiącu, ponieważ jest to tak jakby książka w książce. Jest napisana dosyć inaczej, ponieważ jest napisana w formie reportażu. W czterech miejscach na świecie, prawie w jednoczesnym czasie, dochodzi do czterech katastrof samolotowych, z którego przeżywa trójka dzieci. No i oczywiście, co się dzieje? Zainteresowanie mediów na całym świecie powoduje, że życie tych dzieciaków ulega drastycznej zmianie. Powinny przechodzić jakąś rehabilitację, powinny dojść psychicznie do siebie, ale niestety nie jest im to dane, ponieważ dziennikarze cały czas pukają do ich drzwi. Muszę powiedzieć, że jest to książka dosyć ciekawa i naprawdę czytało mi się ją świetnie i nie żałuję zupełnie, że po nią sięgnęłam. Polecam ją chociaż starszej publiczności, starszym czytelnikom, ponieważ uważam, że młodsi czytelnicy nie poradzą sobie z sensem tej książki. Naprawdę trzeba czytać uważnie. Końcówka jest rozbrajająca. Polecam. Przedostatnia książka, jaką przeczytałam, i kompletnie tego nie żałuję, jestem bardzo zaskoczona w ogóle, że ta książka mi się podobała. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Jest to W otchłani Beth Revis. Jest to pierwszy tom trylogii tej autorki. Powieść opowiada o 17-letniej Emmy i jej rodzicach, którzy decydują się wyruszyć na 300-letnią podróż, w 300-letnią podróż w kosmos z nadzieją na dotarcie do nowej planety, która została odkryta przez NASA. Zostają zamrożeni na 300 lat. I w ciągu tych 300 lat na statku dochodzi do przeróżnych poczynań ze stron osób, które nim rządzą. Zostaje wybrany tak zwany najstarszy, który tak jakby przewodzi całemu. Zostaje wybrany najstarszy, który przewodzi wszystkim mieszkańcom statku. Pewnego dnia niemalże dochodzi do tragedii, ponieważ Amy, która jest zamrożona, zostaje odłączona od aparatury i omal nie zostaje uduszona. Mało co nie przepłaca tego życiem. W ten sposób poznaje starszego, który ma kiedyś
ma wkrótce przejąć stery i władzę na statku. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, tych dwoje zaprzyjaźnia się. Tym bardziej, że starszy jest zafascynowany dziewczyną, ponieważ jako jedyna z całego statku ma białą skórę, rude włosy i zielone oczy. Chłopak nie widział wcześniej czegoś takiego, ponieważ wszyscy jego towarzysze są raczej ciemnoskórzy. Jak potoczą się ich losy, polecam tę książkę, naprawdę jest super, świetnie się ją czyta. Dziękuję wydawnictwu Dolnośląskiemu, że zdecydowało się wydać tę serię i wydało ją do końca. Naprawdę nie mogę się doczekać następnej części, polecam ją wszystkim. Ostatnia książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu, jest Zbuntowana Weroniki Roth. Szczerze powiedziawszy, niezgodna, nie podobała mi się za bardzo. Przeczytałam ją w ubiegłym roku, kiedy dowiedziałam się, że na ekrany ma wejść film. Ja zazwyczaj, gdy idę na jakąś ekranizację książkową, wolę przeczytać książkę wcześniej, żeby znać, no wiadomo, pierwowzór i ewentualnie sobie później to porównać. I dlatego też sięgnęłam po niezgodną, ponieważ wiedziałam, że na film na pewno się wybiorę. Jestem wielką fanką Igrzysk Śmierci i porównania niezgodnej do igrzysk są jak najbardziej trafione, chociaż te książki różnią się od siebie, naprawdę się różnią. I niezgodną da się polubić, da się polubić Tris, da się polubić Cztery, którego szczerze powiedziawszy lubię nawet bardziej niż Pite, wydaje mi się. Albo nie wiem, wydaje mi się dlatego, że jestem świeżo po przeczytaniu Zbuntowanej. Na pewno wydaje mi się, że nie sięgnęłabym po dalszą część, ale obejrzałam niezgodną jeszcze raz. Film jest świetnie zrobiony. Uwielbiam muzykę w tym filmie. Uwielbiam Shailene Woodley. Jest genialna w swojej roli i dlatego postanowiłam, że przeczytam drugą część, żeby dowiedzieć się co dalej. I szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona, ponieważ czytało mi się to bardzo fajnie, chociaż fabularnie niewiele się dzieje, nie ma zbyt wielkiej akcji, tak jak to było w poprzedniej części. Bardziej tutaj autorka rozstawia swoje postacie na szachownicy, żeby w trzecim tomie, w ostatecznym tomie rozegrać najważniejszą partię szachów, jaką jest cała wojna między frakcjami. Uważam, że styl Weroniki Roth jest dosyć irytujący, ponieważ wkurza mnie, że Triss opowiada tę historię, okej, w pierwszoosobowej formie, ale w czasie teraźniejszym. Zarówno w Zmierzchu, jak i we wszystkich innych książkach, gdzie mamy pierwszoosobową narrację, no opowiada to z perspektywy czasu, tak? Bohaterki opowiadają historię z perspektywy czasu. Byłam, przeżyłam, zobaczyłam i tak dalej. A tutaj mamy czas teraźniejszy i jest to dla mnie troszeczkę irytujące. No nie lubię czegoś takiego. Mimo wszystko dobrnęłam do końca, jestem troszeczkę w szoku. Niechcąc zrobiłam sobie już jakiś czas temu spoilera, jeśli chodzi o trzecią część. Jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenie z tej części. I na pewno sięgnę po Wierną, żeby zobaczyć, jak do tego dojdzie, czy to ma sens. I na pewno przeczytam to w dość niedługim czasie. Jeżeli nie czytaliście, czytaliście niezgodną, no to sięgnijcie po tę książkę, chociażby dlatego, żeby dowiedzieć się, jak postać Triss zostaje rozbudowana, w jakim kierunku autorka ją popycha. W przyszłym roku jest planowana premiera filmu, już nie mogę się doczekać. A tymczasem polecam. Więc to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że w jakiś sposób dotrwaliście do końca. Wybaczcie mi wszystkie błędy. Jest to mój pierwszy filmik, mój pierwszy wrap-up, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i że kiedyś będzie lepiej. Jeśli chodzi o moje gadanie, zobaczymy się już niedługo, ponieważ biorę udział w Read Weeku, który został zapoczątkowany przez Koberkę, której link znajdziecie na dole. No i co? Zachęcam Was do czytania, trzymajcie się, pa!
Teraz sobie przypomniałam, że to ostatni dzień, kiedy mogłam dostać list z Hogwartu. I to sprawdzić.